Kwalifikacje chyba jedne z najdłuższych w historii. Ciężko tam było dzisiaj z przeprowadzaniem? Ja myślę, że absolutny rekord świata. No, myślę, że tutaj, tak powiem, ciągnęli bardzo na siłę, bo można było to przerwać, tym bardziej, że czasu mamy dużo, można było jutro w dobrej pogodzie te kwalifikacje rozegrać. One były nieco prowadzone na siłę, bo momentami było, no co tu mówić, niebezpiecznie. Chyba świetne posunięcie trenerskie, że Kamil Stok w ogóle nie próbował startować w tych kwalifikacjach. Czy myśmy to już mieli ustalone wcześniej, że skaczemy tutaj minimalną ilość skoków potrzebną i w momencie, kiedy skoki będą wychodzić od początku, wtedy nie będziemy ciągnąć. Jeszcze przed nami są 3 dni konkursowe i to są konkursy niełatwe. Piotrek Żyła pokazuje tu dobrą formę. Co tam w tym drugim skoku się stało? Prawie wywróciłby się na rozbiegu. Tam są, tutaj plańca jest słynna z tego, że rozbieg ma kilka takich jakby małych przejść i w tym jednym po prostu go za bardzo docisło, przeleciał do przodu. Cudnie uleciał z tego te metry, bo wyglądało to groźnie. Z pozostałych zawodników można być zadowolonym? Ja myślę, że każdy tutaj w jakiś sposób skoczył swoje dobre skoki. Myślę, że jakby wziąć całą grupę, to najlepszy skok tej kwalifikacji z takich swoich skoków oddał Dawid Kubacki, który skakał w trudniejszych warunkach, miał wiatr w plecy, mimo wszystko ten skok był taki naprawdę bardzo dobry. Trochę problemów z pozycją najazdową albo z dojazdem ma Krzysiek, musi to wszystko skorygować na jutro, chcąc się liczyć. Jest szansa jutro na równiejsze warunki? Jeśli sprawdzi się problem za pogodę, a wygląda, że się sprawdza, to powinny być jutro i pojutrze warunki takie zgoła inne. Może być pochmurno, ale przede wszystkim ma nie być tego mocnego wiatru z boku. Kamil Stok będzie walczył o to drugie miejsce, czy raczej nie celujecie w jakieś punkty konkretne? Będzie walczył w każdym konkursie o jak najlepsze skoki. Dziękuję i życzę powodzenia.